jeszcze dzisiaj taki ostatni, przedostatni ogląd u dziadów moherowych, bo dzisiaj było spięcie na Saskiej 42. Nie bój się, kurczaczku, nie bój się. Kurczaczek jest uczynny i otworzył drzwi. Po prostu trzy osoby to widziały. Otworzył drzwi dziecku, a te dzieci, to ona ma dwoje dzieci, czy co? To przy sobocie, przy niedzieli drzwiami trzaskają. Takie po prostu z piekła rodem. Dziady, gady, jak to się mówi, dziady. No moherowe dziady katolickie, Saska Kęta, Polska A. I to po prostu ta baba wyleciała przez bramkę, że on zaczepia, on nie zaczepia, tylko to jest dziecko niepełnosprawne. Otworzył drzwi. No i co babsztyl? Ale jakie to są dziady, państwo zobaczą. Polacy sami sobie nie są w stanie pomóc. Gdzie tam Arab? Patrz, 517 jedzie. Jesteśmy na osiedlu gdzie? Co wiesz? Saska? Saska Kępa. Sklepy najdroższe. Proszę ciebie o ta Buda. Poczekaj, co tu jest? Kurczaki są 5,69. W Simpli są po 4,69. A w Tesco Extra są po 3,29. Czyli 2,50 taniej. Także ile oni zdzierają na ludziach? Widziałeś? Dziady katolickie. A najlepiej do Anglo-Ameryki, Białystok pojechać, do prawosławnych, to tam już nie ma dziadów katolickich. Bo taka dziada baba, tak? Co to było? Jak ona wyglądała? W okularach? Nie. Bez. No ta była sąsiadka, baba, dziad w okularach. No. Bo ty nie pamiętasz. No ta, co się rzuciła na ciebie, co pazurem. Co ona pieprzyła? Mam co ją nie pamiętasz? No dobrze, że nie pamiętasz, bo trzy osoby widziały, jak się dźgała tym palcem moherowym. Po co? Dziadugo Mazowiecka, po co? I to dziecko, twoje winne, a to niewinne, bo to drzwiami trzaskają przy sobocie, przy niedzieli. Świadomie, a to nie, dziadugo.